Różnica między trenowaniem a mądrym trenowaniem w moim przypadku jest ogromna, bo wygląda to w ten sposób, że jak byłem młodszy, czyli 5 lat temu, między 5 a 3 lata temu, gdzie już byłem na trochę wyższym poziomie i startowałem w zawodach, mój organizm się regenerował dużo szybciej, czyli młodszy organizm, szybciej się regenerujemy. No nie ukrywajmy, że lata, wiek robi swoje. Więc im młodszy człowiek, tym mniej tej regeneracji potrzebuje. Natomiast im człowiek starszy, tym regeneracja jest dużo ważniejsza. Więc w moim przypadku zszedłem z objętości, z obciążenia i ilości czasu, czyli 1,5 do 2 godzin treningu dziennie. Natomiast te 2-3 godziny, które miałem trenować więcej, poświęcam na inne rzeczy. Też nie ukrywam, że właśnie tutaj dieta, catering, tak, powoduje, że mam dużo więcej czasu na różne rzeczy, nie muszę siedzieć w kuchni i gotować, tylko po treningu mam już przygotowane jedzenie, podgrzewam sobie tylko, czy odgrzewam i już zjem, za 10 minut jestem gotowy, czy do pracy jako trener, czy do ogarniania spraw związanych z boksem. Więc ta praca, mądrzejsza praca przełożyła się na to, że muszę ciężej trenować, ale krócej, ale dzięki temu też mam więcej czasu. Wybierz swoją dietę.